Coś zaczęło się kończyć miejsce już w kamerę, także zaraz kończymy. Wracając właśnie jeszcze raz do tego właśnie bezpieczeństwa. Raz właśnie miałem taką sytuację po prostu, że obrabiałem bardzo gorący spaw, materiał był bardzo gorący. Wiadomo, spawy są ciężkie w obróbce, z reguły zależy jeszcze jaki to spaw. Wiór po prostu był tak drobny, tak rwany, że po prostu strzelało wszędzie. Popełniłem taki błąd, że nie używałem okularów. Jeszcze nie wiedziałem, dopiero zaczynałem tak naprawdę przygodę z obróbką, skrawaniem, także jako tokarz. Wiór po prostu strzelił mi do oka, przykleił mi się centralnie do oka. Było to bardzo gorące, ból nie do wytrzymania. Nie wiedziałem, co zrobić, także usiadłem sobie z tego prostu powodu. Czarna kropka po prostu mi się taka zrobiła przed okiem. Nic prawie nie widziałem. No i sytuacja była tego typu, że troszeczkę też to zaniedbałem, bo odpuściłem sobie, nie poszedłem do lekarza z tym. Kilka dni widziałem za mgłą. Bardzo potężny ból był właśnie przez kilka ładnych dni. Pracowałem w firmie, gdzie właśnie były problemy z jakimkolwiek zwolnieniem czy coś podobnego, z jakimś urlopem, także trochę mój błąd zaniedbałem. No i do dnia dzisiejszego mam taki delikatnie uszkodzony ten wzrok, już właśnie w prawym oku, trochę słabiej widzę. No i to taka najgorsza rzecz, która mi się przytrafiła. Też miałem trochę zmiażdżoną nogę, też właśnie przez niestosowanie butów, ale dzisiaj mówię, dzisiaj stawiam przede wszystkim bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. To jest najważniejsze i dbajcie wszyscy o to, bo wydaje mi się, że warto. Życie i zdrowie macie tylko jedno, a szkoda jest zmarnować. Ja tym bardziej jestem jeszcze bardzo młody. Też, że tak powiem, skoczyłem na głęboką wodę. Praca jest właśnie, tak jak mówię wam, dość niebezpieczna. Można powiedzieć, że czasami bardziej niebezpieczna jak jakaś praca na wysokości. Bo może nie są to jakieś takie przeszkody właśnie bardzo duże, ale są jednak takie te przeszkody drobne, które mogą nam zrobić właśnie po prostu dużo krzywdy. Używajcie sobie osłon różnego rodzaju, nie wiem, zasłaniajcie jakieś, miałem taką tutaj osłonkę właśnie z plexi, także widziałem jak się toczyło, woda nie chlapała. Stosujcie sobie właśnie jakieś takie mniej więcej proste zabezpieczenie właśnie od tego wióra, od tego po prostu, żeby wam było, żeby wasza praca była jak najbezpieczniejsza. Dzisiaj omawiam to pokrótce, a już niebawem na pewno będzie film związany właśnie z pomiarami dokładnymi, średnicówkami zegarowymi. Zauważyłem, że bardzo duże zainteresowanie jest na moim kanale filmem właśnie ze średnicówkami, tylko na którym pokazałem wstępnie, jak wyglądają średnicówki, pomiar z średnicówkami mikrometrycznymi, a i w najbliższym czasie będzie nagranie bardzo film pod tytułem właśnie pomiar średnicówką zegarową. Film jakości będzie bardzo wysokiej, także nie tak jak tutaj mamy po prostu jakieś tam zwykłe po prostu nagranie z telefonu, tutaj bardziej chodzi o przede wszystkim o to, o czym rozmawiamy, a będzie film nagrany pokrótce, jak mierzyć średnicówką zegarową. Film o bardzo wysokiej jakości, będzie to wszystko nagrywane lustrzankami, także sami zobaczycie, już niebawem czekajcie na kanale. Zapraszam do subskrypcji. Piszcie jakieś komentarze, będzie, mówię, większa predyspozycja do tego, żeby nagrywać jakieś nowe, fajne filmy. I przede wszystkim subskrypcja mojego kanału daje mi nową motywację. Dzisiaj taki film troszeczkę dłuższy, bo pozbyłem się już właśnie trochę roboty, nowe zlecenia przybyły, ale mimo wszystko coś, robota znowu się zaczyna, także niebawem będą jakieś nowe filmy z tego, co robię, bo dalej są elementy do robienia takie produkcyjne, także zobaczycie sami. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania przede wszystkim kanału i pozdrawiam wszystkich.